Tematem tego filmu jest pierwiosnek. Należy jednak uściślić, czy chodzi o roślinę, czy o ptaka, gdyż w języku polskim nadano to imię dwóm różnym organizmom z Królestwa Zwierząt i Roślin. Miłośnik botaniki skojarzy tę nazwę z piękną byliną o złocisto-żółtych kwiatach zebranych w baldachy, które możemy podziwiać wczesną wiosną od marca do maja. Łany pierwiostków są prawdziwą ozdobą świetlistych lasów, pastwisk i zarośli. Wczesną wiosną na pewno też usłyszymy pierwiostka. To pospolity ptak leśny, niepozorny i mniejszy od wróbla. Bardzo ruchliwy, dlatego trudny do obserwacji w gęstwinach krzaków lub w koronach drzew. Jego piosenka składa się z dwóch sylab monotonnie powtarzanych. Cilp, calp, cilp, calp. Można ją usłyszeć już w połowie marca, kiedy samce przylatują na tereny lęgowe z zimowisk, z rejonów Morza Śródziemnego lub terenów subsaharyjskich Afryki. Ptaki zaciekle bronią swojego terytorium przed rywalami. Samice przybywają parę dni później. Po zalotach samodzielnie, bez udziału samca, budują gniazdo w miejscu przez siebie wybranym. Umieszczają je w bujnej trawie lub na roślinach zielnych tuż nad ziemią, czasami nieco wyżej w gęstych świerczkach, malinach czy jeżynach. Na zewnątrz gniazdo wygląda na kupkę przypadkowo naniesionego materiału roślinnego. Ma ono kształt kulisty z otworem umieszczonym skośnie z boku. Zbudowane jest z suchych liści traw, drzew i krzewów. W środku wysłane jest warstwą z drobnych piórek. W tym gnieździe młode wykluły się kilka dni temu i karmione są przez rodziców. Według niektórych obserwatorów samiec znacznie mniej się trudzi w żywieniu piskląt niż samica. Może wynika to z braku jego pewności, że wychowuje własne potomstwo? Bez oznakowania śpiewającego samca trudno nam zweryfikować te dane, ponieważ obie płcie z wyglądu niczym się nie różnią. Niemniej w tym związku ptaków samiec wyraźnie się leni. Nie dość, że nie bierze udziału w budowie gniazda, to również nie fatyguje się pomóc partnerce w wysiadywaniu jaj. Obserwujemy równocześnie drugie gniazdo pierwiostków umieszczone w łanie roślin zielnych. Samica wysiaduje 5 jaj, które są białe z czerwono-brązowymi plamkami. Inkubacja zarodków do wyklucia młodych trwa 2 tygodnie. Samica w tym czasie musi wielokrotnie schodzić z gniazda, by się posilić owadami.
Pisklęta rodzą się prawie nagie i ślepe ze zrośniętymi powiekami. Zdobią je niewielkie kępki puchu na głowie i tułowie. Młode pisklęta narażone są na wychłodzenie. Samica ogrzewa swoje potomstwo w pierwszych dniach ich życia. Gdy samiec długo nie przynosi pokarmu dla piskląt, samica musi opuszczać gniazdo, aby nałapać odpowiednią ilość owadów. Pisklęta 3-4 dni po narodzinach ciągle są nagie i ślepe. Intensywnie karmione szybko jednak rosną i przybierają na wadze. Piskle sygnalizuje, że chce się wypróżnić. Rodzic natychmiast wynosi kał poza gniazdo. Pisklęta, póki nie wyrosną im pióra, wymagają ciągłego ogrzewania przez troskliwego rodzica. Tego samego dnia zaglądamy do drugiego gniazda pierwiosnku. Tutaj pisklęta są starsze, bo mają już około 10 dni. Pochłaniają one ogromne ilości pokarmu. Rodzice polują wśród liści, krzewów i drzew, gdzie zbierają swoimi delikatnymi dziobami drobne owady oraz pająki. Niekiedy łapią także zdobycz w locie. Nie zaniedbują także usuwać kału, często wydalanego przez potomstwo. Jest to bardzo ważne nie tylko dla zdrowia piskląt. Gniazdo upstrzone białymi odchodami łatwo mogłoby zdradzić drapieżnikom obecność bezbronnych ptaków.
Ponownie odwiedzamy te same gniazdo 3 dni później. Pisklęta osiągnęły już wiek około 2 tygodni. Dorosłe ptaki przestają karmić potomstwo w gnieździe i zachęcają je do podjęcia przełomowej decyzji opuszczenia gniazda. Nagle jedno z piskląt zdecydowało się zrobić pierwszy krok ku samodzielności. Podlot wyskoczył z gniazda i po chwili znika w pobliskich zaroślach. Jego rodzeństwo kręci się nerwowo w gnieździe. Wkrótce kolejny śmiałek decyduje się opuścić gniazdo. Pisklęta nie umieją jeszcze latać. Dlatego w tej fazie rozwojowej nazywane są podlotami. Rozpraszają się one po najbliższej okolicy, ale ciągle są pod opieką rodziców i są przez nich karmione. Taka taktyka minimalizuje straty spowodowane drapieżnictwem. Oddalone od siebie młode mają większe szanse przetrwać, gdyż łupem drapieżników padają jedynie pojedyncze ptaki. W gnieździe pozostał jeszcze ostatni podlot. Ale i on bierze przykład z rodzeństwa i ostatecznie opuszcza bezpieczne gniazdo, w którym się narodził. Rodzice będą się opiekowały swoim potomstwem jeszcze przez 2-3 tygodnie. W ciągu roku pierwiostki mają czas na wyprowadzenie 2 lęgów. Życie rodzinne drugiej pary pierwiostków też przebiega szczęśliwie. Młode osiągnęły wiek około 12 dni. Rodzice intensywnie karmią swoje potomstwo w gnieździe. Nie nadszedł jeszcze czas opuszczania ciepłej i bezpiecznej kolebki lęgowej.
Młode muszą teraz znosić tłok panujący w gnieździe i niewygody związane z wypróżnianiem się. Dwa dni później pogoda ulega znacznemu pogorszeniu. Obfite opady spowodowały, że zrezygnowaliśmy z dalszej obserwacji ptaków i z żalem opuszczamy te wioski.